No tak, on zapłacił, niech się pan ode mnie odcieści, dobrze, no. Nie, nie, no. Bo tak, niech mi pan pomoże go utrzymać. A co ten pan panu zrobił? Nie chce się ze mną zaprzyjaźnić. Dlaczego pan się nie chce zaprzyjaźnić z tym panem? Bo nie chce, no i już, nie chcę, on nie sam nie wie, czego chce. Zima idzie, człowieku, czy ty nie zdajesz sobie z tego sprawy? No to co, no to co, ja też pójdę, no. Sam nigdzie nie pójdzie. Mowa, paszał wąt. Paszał wąt. Zima, proszę pana, za pasem, a nie mam przyjaciela. Tak. I to ostra zima. No więc chodzę i rozglądam się. Patrzę jest. A ja się znam na ludziach. Od razu widzę. Złote chłopisko. O, proszę. Nie, temu panu naprawdę dobrze z oczu patrzę. No, ale ja nie mam ochoty być przyjacielem tego pana. I w ogóle przyjaźń na cholerę mi potrzebna. Jak to niepotrzebna? Ja mam dobre warunki bytowe. Chcesz, bracie? To możesz u mnie zamieszkać. Będziesz miał pokój z aklimatyzacją. A czekam na aklimatyzację. Przecież mi potrzebna. Widać, że ci się nie przelewa. Nie tykaj mnie pan. Że mi się nie przelewa, to mnie od razu tyka chamisko jedne, no. Niech mu pan wytłumaczy. Wie pan, tak się składa, że osobiście nie mam dużo czasu, bo akurat czekam, proszę pana, na jesienną dziewczynę. No, ale chwilę panu poświęcę. Proszę pana, ten pan ma naprawdę serdeczny stosunek do pana. Dlaczego pan się tak unosi? Chcesz, bracie, to wydam cię wiosną za ładną dziewczynę. Na wiosnę to ja będę sam miał dziewczyn, ile zechcę. Na wiosnę będę bogaty. Otrzymam przesyłkę z zagranicy. Otrzymam. Dużą przesyłkę? Wagon sekundników marki Pisot. Luzem. Czy pan sobie wyobraża, co to jest wagon sekundników? Proszę pana, jeżeli zegarów wieżowych mieści się przeciętnie w wagonie 148 się mieści? Ale niech wiosna nadejdzie z sekundnikami, przeziębisz się, bracie, w tym paltocinie i gotowe. Nie gotowe, nie gotowe. Mam gacie z dwugarbnego wielbłąda. Grzeję jak pustynia gobi. Może nie mam z tego wypieków na policzkach, to nie mam z wielbłąda. Masz, bracie, wypieki. Ale no o co mi takiego chodzi? To, abym ci mógł to i owo w długie zimowe wieczory opowiedzieć przy kieliszku wina. Pograć w szachy, pośmiać się. To smuci. No, co mi pan tam będziesz opowiadał przy winie? Przy winie mi będzie opowiadał tam rzeczywiście. Ja proszę pana, ja miałem takie życie, że mnie nic nie jest już w stanie zadziwić. Proszę pana, już zaczęło się ono niezwykle. Proszę pana, zważywszy, że moja mamusia była dzieworodna. Proszę pana, i urodziła mnie sama z siebie, nie, proszę pana, urodziła bez pomocy tatusia, nic, ani razu, zupełnie, tak, no i co, no i co, dzieworódka. A może chcesz, żeby ci coś kupić, mamże ci... Mamże zaś siedziałem w wieku 20 lat za kradzież bochenka chleba, a jeden literat to mi nawet za to zapłacił i wziął to do powieści, proszę pana. Mój Boże, za kradzież bochenka chleba w mamże, właściwie to za kawior. Bo ja dokradłem sobie trochę kawioru. Nie lubię suchego chleba i dokradłem sobie troszkę kawioru, proszę pana. No oczywiście tam masełka troszkę, cytrynki, koniaku, różne sobie takie dokradłem. Ale temu literatowi powiedziałem tylko o suchym chlebie, bo mi mało za to zapłacił. No a co? Kochany, jak lubisz kawior, to ja ci kupię ile zechcesz kawioru. Przez kawior mam też siedziałem, a to mnie teraz znów kawiorem częstuje, no idiota jakaś głupia, czy co? No nie wiem, no. Tutaj troszeczkę pan nie tak tobie, proszę pana, troszeczkę pan sobie napsuł tutaj. Troszkę sobie napsułem. Troszkę sobie napsułem. No jej, rzeczywiście, ci wrażliwy, nie wiesz, czasem to mówi pan, no tacy są ludzie. Tacy są właśnie ludzie. Ja dlatego nie znoszę ludzi, proszę pana, nie cierpię po prostu. Ja proszę pana tylko zwierzęta. Zwierzęta i jarzyny. A z jarzyn to zwłaszcza pomidory są mi najbliższe. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej chmur. To cóż, że jeść ja będę, tu
zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Owszem była i dziewczyna, i miłości pajączyna, co plotła drżący dwóch kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie są schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej, już wyprzełkniętej w pół. To cóż, że jest ja będę, zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąż. Witaminy przebogaty, adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. A widzisz, bracie, rzuciła cię i pomidory cię ci zabrała. A co myślisz, że mnie to nie rzuciła jedna zmysłowa? Miała chyba z 8 zmysłów, nie jak człowiek normalny. Ile człowiek normalny ma zmysłów? Do 5. Do 5. Ciągle się w niej paliło, buzowało, wrzało, kipiało, bracie. Aż uciekła z 2 strażakami. Nie, do diabła z miłością. Jedyne, co coś warte w życiu, to przyjaźń. To zaprzyjaźnij się ze mną. Czemu on się ze mną nie chce zaprzyjaźnić? Nic nie chce ode mnie. Może pomidory. A to skąd ja mu teraz wezmę? Ja go chyba zamorduję. Sam i zaszczuję. Jakiej rasy? Co jakiej rasy? No jakiej rasy psami chcesz mnie pan zaszczuć? Nie wiem jeszcze. Najpierw muszę kupić i dopiero będę szczuć. Ja bardzo lubię psy. No to tobie kupię psa. Jakiej rasy? Co jakiej rasy? No jakiej rasy psa chcesz mi pan kupić, no? Jakiej będziesz chciał? Ja lubię duże. Duże lubię psy. Na przykład Bernardy lubię. O. Będziesz miał Bernarda. Ten pan panu kupi Bernarda. Tak? I będę mógł go wabić cacuś? Będziesz. I żreć mu dawać a dyskrecją? Bo one żrą a dyskrecją. A dyskrecją. Bo. Tatuś do nogi. Chodź, tatuś, nie bierz z prawej, nie bierz zawsze z prawej, tak. No już, tatuś, patrz wam, tatuś do wody, już, patrz wam. Dobra. Mów mi Bolek i będziemy się przyjaźnić. O! Słuchaj, to ja ci wszystko powiem. To było tak, rozumiesz, zaczęło się na ruchomych schodach. Rozumiesz, ja jadę w górę, a ona jechała z góry, tatuś, rozumiesz? Tatuś, chodź, ona z góry jechała, rozumiesz? Taka babka, taka. Tatuś, nie słuchaj. Ja w górę, a ona w dół, rozumiesz? Ja w górę, ona w dół.